on znów to zrobił, tak? On się nie zatrzymuje. Krzysztof Piątek znów strzelił gola. On mógłby powiedzieć, tak jak Jamie Vardy w tym mistrzowskim sezonie Leicester City, kiedy tam w Mixzone dopytywał go dziennikarz, jest gdzieś ten filmik, no jak ty to robisz, że ty tak strzelasz? I Jamie Vardy odpowiedział, I score when I fucking want, mate. No i tutaj Krzysiek oczywiście ze swoją skromnością nigdy tak nie powie, powie, że to zasługa drużyny i tak rzeczywiście było. Ale słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że ja jestem od wczorajszego wieczora wzruszony. Wzruszony, naprawdę. Dlaczego? Bo oficjalne konto AC Milanu to globalne i na Twitterze, i na Facebooku wczoraj wysyłało komunikaty po polsku. Zobaczcie sami, Piątek zdobył gola w piątek, bo rzeczywiście to jest też godne odnotowania przy tych wszystkich jego rekordach, pnięciu się, przy tych kolejnych takich statystycznych jakichś kamieniach milowych. Po raz pierwszy, od kiedy gra w Serie A, Krzysztof Piątek strzelił gola w piątek. Z dni tygodnia został mu jeszcze poniedziałek, po prostu muszą zorganizować jakiś mecz w poniedziałek. Najbliższy mecz AC Milan gra we wtorek z Lazio w Coppa Italia. Natomiast ten gol rzeczywiście był znów taki, oprócz tego, że wypracowany, był znów bardzo, bardzo ważny. Bo to był gol na 1-0 z Empoli, które no, bardzo dzielnie się broniło w pierwszej połowie. Grało niskim pressingiem, który akurat w tym przypadku dawał bardzo dobre rezultaty. Po prostu starało się zabić grę. Gol, który padł w pakety, był zweryfikowany przez VAR, anulowany. Gol Lukasa Pakety, od razu na Twitterze widziałem reakcję, że no zobaczyli VAR, że to nie Piątek strzelił gola, więc anulowali, tak? No to tak nie może być. I rzeczywiście, gol ważny, bo na 1-0 od razu natychmiast Frank Kessie na 2-0. Jeszcze nie umilchły te na trybunach okrzyki na cześć Piątka, pum, pum, pum. Niemalże ledwo realizator zdążył nadążyć za akcją. Chodzi o to, że znów ta bramka Piątka przetkała jakby rurę, załamała rywali. No nie, on strzela, nie udaje się go zatrzymać. Przez całą pierwszą połowę próbował zatrzymać Piątka Matias Silvestri, ale też jak byłem w Mediolanie, to właśnie mi tam mówiono, że czy Leonardo, czy dyrektorzy sportowi AC Milan, czy Paolo Maldini zwracają uwagę przy tej fenomenalnej skuteczności Piątka, ustawianiu się i przy tym instynkcie gry tyłem do bramki, ten gol z Atalantą strzelony bez patrzenia, gdzie jest bramka, gdzie jest bramkarz, przy tym wszystkich jego tych świetnych cechach, jeszcze jedną rzecz zauważyli, że on się uczy w trakcie meczu swojego rywala, tego, który uprzykrza mu życie, tak jak tutaj w tym przypadku Matiasa Silvestre, który został oddelegowany właśnie, żeby pilnować Piątka. Udawało mu się to przez te 45 minut, ale Piątek potem już wszystko wiedział, co i jak umiał to wykorzystać. Ustawił go sobie jak chciał przy tej bramce, nie dał się powstrzymać. Aczkolwiek, bo przechodzę już do różnych oficjalnych, fantastycznych statystyk, zwróćcie uwagę, że jakby coraz dłużej zajmuje Piątkowi zdobycie gola w meczu. Oczywiście pamiętamy mecz z AS Roma, gol na 1-1 w 87 minucie, ale potem jak sobie przypomnimy te ligowe bramki, to w 65 minucie strzelił Cagliari. Pierwszego gola na 1-1 z Atalantą Bergamo w 68 minucie. Teraz w 69. Nic to oczywiście nie znaczy. To znaczy, że z jednej strony już wiedzą, kto to jest, tak? Już wszystkie siły rzucają, żeby go powstrzymać. On się uczy. Akurat zabrało mu nauczenie się Silvestre minutę dłużej niż w meczu z Atalantą Bergamo. No ale przede wszystkim fenomenalny występ Piątka i to, że strzela gola, słuchajcie, to już jest
Siódmy gol w piątym meczu dla AC Milan, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ligowe goly, to zobaczcie, serwis statystyczny Opta Paolo zwraca uwagę, że ostatnim piłkarzem AC Milan, który w pierwszych czterech kolejnych meczach w barwach swojego klubu zdobywał gole, to był Oliver Bierhoff w 1998 roku. Piątek, słuchajcie, w tym sezonie w 27 meczach zdobył już 26 gola. Jest tylko jeden piłkarz w Europie, który zdobył więcej bramek niż Krzysztof Piątek. Ten piłkarz nazywa się Leo Messi i w 31 meczach strzelił 30 goli. Słyszycie, jak to brzmi? Od Krzysztofa Piątka w Europie więcej goli zdobył tylko Leo Messi. Nawet Robert Lewandowski strzelił o jedną bramkę mniej. I teraz sobie wyobraźcie, że oni obaj nie wychodzą w pierwszym składzie w meczu reprezentacji Polski. Nie do wyobrażenia coś takiego. Mówiłem o tym wzruszeniu, że oficjalne konto AC Milanu tweetuje po polsku i pisze na Facebooku po polsku. Dla kogoś, kto pamięta Milan, kiedy z lat w ogóle drużynę galaktyczną, tak? To był galaktyczny Milan. Juli, Trejkart, Van Basten. Dla kogoś, kto pamięta wielki Milan, Szewczenki, Kaki, Pirlo, Sidorfa, Gennaro, Gattuso, Didy w bramce, no to jest coś po prostu fenomenalnego. Nie pamiętam, choć może na to po prostu nie wpadli, żeby Liverpool, nie wiem, komunikował się po polsku dla Jerzego Dudka, choć Jersey, dobrze, Real Madrid, kiedy tam był, czy Bayern Monachium dla Roberta Lewandowskiego, to jest coś fantastycznego. Ale zobaczmy jeszcze, bo wymawiamy nazwisko Krzysztofa Piątka na jednym oddechu z Leo Messim, ale mamy prawo wymawiać też na jednym oddechu z Cristiano Ronaldo. W tabeli najlepszych strzelców Serie A Cristiano Ronaldo 19 goli, Krzysztof Piątek 18 goli w tym sezonie. Jeden straty do Portugalczyka, który co prawda gra teraz z Fiorentiną, podejmuje Juventus Fiorentinę, no i tam wszyscy będą na pewno zdeterminowani, a Cristiano Ronaldo najbardziej po tej wpadce z Atletico Madryt, po tej porażce, po tym jak niewiele nawet on był w stanie zrobić na boisku, a potem dał ten niestety nieprzyjemny pokaz frustracji w mixzonie z tymi gestami. Na pewno będzie chciał to przykryć, przynajmniej hat-trickiem. Oczywiście nie będzie to łatwe przeciwko takiej drużynie jak Fiorentina. Skoro mówimy o klasyfikacji strzelców Serie A, Cristiano Ronaldo 19 bramek, Krzysztof Piątek 18, Fabio Quagliarella i Duvan Zapata po 16 goli, piłkarz Sampdori Genua i piłkarz Atalanty Bergamo, który zresztą z podziwem wielkim się wypowiadał na temat Krzysztofa Piątka i tego gola jego tyłem do bramki strzelonego właśnie Atalancie. Mówił, że jest z wielkim podziwem o Polaku, o tej jego skuteczności. No oni obaj są takimi objawieniami razem z Zaniolo z AS Roma tego sezonu, więc piękne, jak jeden rywal o drugim potrafi mówić z szacunkiem. Ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Może Krzysztof Piątek przegrywa jeszcze póki co z Cristiano Ronaldo, jeśli chodzi o liczbę goli, ale za to strzela je częściej. Zobaczcie, Cristiano Ronaldo wbija bramki w tym sezonie co 108 minut, a Krzysztof Piątek co 106 minut. Po prostu spędził na murawie mniej minut niż Ronaldo. Ronaldo rozegrał w tym sezonie w Serie A 2059 minut. Krzysztof Piątek 1902 minuty. I tu przechodzimy znowu, bo znów taki jęk się wyrwał w polskich domach przed telewizorami.
i na Twitterze był widoczny, że no nie, no znów ten Gennaro Gattuso w 69 minucie zmienia Krzysztofa Piątka, co za, prawda, i tutaj się posypały wszystkie znane nam doskonale określenia i ja tutaj uspokajam Was, słuchajcie. Ja też myślę, że Piątek, gdyby to tylko od niego zależało, chciałby dograć ten mecz przez pełne 90 minut, ale słuchajcie, my patrzymy na to, mówię polscy kibice, z perspektywy Piątka. Gattuso i kibice Milanu patrzą, nawet ci polscy, z perspektywy Milanu, tak? Z tego, co jest lepsze dla klubu. A dla klubu jest lepsze, gdyby odpukać coś się stało Krzysztofowi Piątkowi, no to kogo wprowadzacie? Gościa, który w ogóle nie grał przez ten cały czas i został psychicznie stłamszony, no dostaje te cenne minuty. Jest wychowankiem klubu. To jest ważne dla takiego klubu jak AC Milan mieć utalentowanego wychowanka, chuchać na niego i dmuchać. Prowadzimy 3-0. No, dlaczego nie zdjąć gościa, który już strzelił gola, już wystrzelał amunicję i parę minut dla Patryka Cutrone, bo cały czas o nim tutaj oczywiście mówię, więc się nie oburzajcie, nie patrzcie, nie wywąchujcie od razu antypolskich spisków, że co ten Gattuso, no nie, no po prostu Włoch, tak, nadzieja włoskiego futbolu, no jakieś odpadki z pańskiego stołu, prawda, te minutki jednak, żeby grał. I miał pecha, bo Ato spudłował tuż obok słupka, posłał piłkę, Cutrone niestety, Ato przez niego anulowano po kolejnej interwencji VAR gola Fabio Boriniego, bo to Cutrone był wtedy na spalonym, więc absolutnie nie jest tak, że on za chwilę weźmie i nam tutaj naszego Piątka nam tu zastąpi w pierwszej jedenastce. No gdzie? No faceta, który przypominam 26 goli w 27 meczach, ale wznieście się na wyżyny waszego obiektywizmu i zobaczcie, że no po prostu on potrzebuje minut, tak? Nie gramy jedną jedenastką. Mówił zresztą o tym ciekawie bardzo Gennaro Gattuso, że w drużynie jest wielu niezadowolonych ze swojej pozycji. No on jako trener musi ich wszystkich dopieszczać, musi im dawać nadzieję. No jak mówię, nie może też zdołować psychicznie piłkarza, który w pewnym momencie może być bardzo, bardzo potrzebny. Skoro wspomniałem o Gennaro Gattuso, to zacytuję Wam za acmilan.com.pl, bo teraz to po prostu jest z polskich serwisów poświęconych zagranicznym klubom ten, który czytam najwięcej, a bardzo lubię, w ogóle uważam, może kiedyś zrobię nawet taki ranking YouTube'owy najlepszych polskich stron klubów, bo jest i juvepoland.com, świetny AC Milan, przepraszam, acmilan.com.pl to właśnie mówię, jest blaugrana.pl, jest realmadrid.pl, bardzo długo uważałem za jeden z najlepszych, najbardziej kompetentnych serwisów w Polsce. I tutaj słuchajcie, za acmilan.com.pl jeszcze oni tak ładnie przetłumaczyli Gattuso, który mówi, co do Krzysia, no na pewno tak powiedział, co do Krzysia, to trzeba powiedzieć, że strzeliliśmy sporo goli ostatnio, co jest zasługą jego oraz wszystkich pozostałych, którzy tworzą mu okazję. Piątek wprowadził się świetnie. Świetnie odnajduje się w szatni. Zawsze jest zaangażowany, ale to teraz posłuchajcie, to jest ciekawe. Ale nie jest to zawodnik brylujący na treningach. Lubi o siebie dbać. Ale na treningu nie rzuca się w oczy. Skupia się na rzeczach praktycznych. Lubi próbować niektóre zagrania 2-3 dni przed meczem. Przychodzi i dopytuje o cechy charakterystyczne obrońców rywali. Czyli widzicie, nie jest tak, oczywiście no, trzeba, to na treningu wygrywa się z jednej strony miejsce w pierwszym składzie, no ale też nie chce wystrzelać całej amunicji na treningu. Krzysztof Piątek, to jest jego strategia, natomiast też ciekawe jest to, że przychodzi, dopytuje o cechy charakterystyczne obrońców rywali, ogląda, jak ja z nim rozmawiałem, słuchajcie, to zaskoczyło mnie, jak on ma sporą wiedzę i sam przyznał, że ogląda na przykład też wielu utalentowanych napastników w Europie, tak?
Okazało się, że mogliśmy porozmawiać o tym, jak gra, jaką ma charakterystykę Luka Jovic. On go ogląda i właśnie zastanawia się, jaki transfer byłby dla niego najlepszy, czy do Bayernu Monachium, czy do Barcelony, jaki to jest typ napastnika, a jaki jest Timo Werner. Okazuje się, że ogląda mecze Bundesligi, Eintracht Frankfurt, czy RB Leipzig, Krzysztof Piątek, więc to też pokazuje, jakim jest fajnym piłkarzem. Na koniec nie mogę się powstrzymać, żeby nie przeczytać paru zachwytów włoskich mediów. La Gazzetta dello Sport, zobaczcie okładkę, Piątek już nigdy się nie zatrzyma. U nas jeszcze Tomasz Ciąkała dopytywał, a co będzie, jak Piątek nie przestanie strzelać goli, a La Gazzetta dello Sport pisze wręcz, że Piątek już się nigdy nie zatrzyma, to była lawina Rossoneri, ale to właśnie Piątek tym swoim golem uruchomił tą lawinę. Zwracają uwagę, że do Interu, który podejmuje Fiorentinę, tracą tylko jeden punkt już AC Milan, umocnił się na tej swojej czwartej pozycji ligomistrzowej w Ekstraklasie. Corriere dello Sport, polski pistolero, bez litości dla rywali. Cały zespół Milanu był w końcu zwarty, nie popełnił błędów, dopisał kolejne 3 punkty po przeciętnych meczach z Cagliari i Atalantą, czy ja wiem, czy takim przeciętnym. Milan pokonał Empoli, wygrał 3. spotkanie z rzędu, no i tak dalej, i tak dalej. Tutto Sport. Piątek znowu strzela, Milan bez problemów pokonuje Empoli. Kibice delektowali się grą polskiego pistolero, który zdobył 7. bramkę w 5. meczu i znajduje się o gola za Ronaldo. Imponujący średni wynik strzelecki wykręca Piątek, traci bramkę do Ronaldo, a w Milanie zdobył już 7 w 5 meczach. Trybuny eksplodowały po wystrzeleniu pistoletów pistolera, nie zdążyły ucichnąć, a padły kolejne gole. Jeszcze tylko cytat z Samu Castillejo, to jest ten prawy skrzydłowy, który zastąpił w tym spotkaniu z Empoli Suso, który mówi: kiedy gramy na San Siro z niżej notowanymi drużynami, to często przeciwnik stosuje bardzo niski pressing, nie jest łatwo sforsować obronę, bramka Piątka wszystko zmieniła, mieliśmy więcej miejsca i mogliśmy grać swoją piłkę. Jakie to piękne, że też koledzy z drużyny po raz kolejny potrafią docenić Piątka. No, dodajmy tylko, że, bo zapomniałem o tym zupełnie powiedzieć, że Bartłomiej Drągowski przecież bronił w bramce Empoli i ta pierwsza połowa w jego wykonaniu była bardzo dobra. Rzeczywiście 2 parady uchroniły Empoli. No, później już był bezradny właściwie przy wszystkich tych bramkach, przy bramce Piątka zupełnie. I co ciekawe, jak sobie uświadomimy, że kiedy oni ostatni raz się spotkali, zagrali przeciwko sobie, to był to mecz Jagiellonii Białystok z Zagłębiem Lubin. Jagiellonia wygrała wtedy 2-0. Piątek wtedy bez bramki. O, znalazłem też na Twitterze ciekawą propozycję, ciekawe co wy na to, żeby nazywać teraz parę Piątek Paketa, bo oni tak świetnie ze sobą współpracują. Mówił też o tej współpracy w moim wywiadzie Krzysztof Piątek. Piątek Paketa Pipa. Jak wam się podoba taki duet? Zobaczmy jeszcze, mówiłem o tej tabeli Serie A, gdzie AC Milan jest czwarty. Czyli tak, Piątek na 4. miejscu, na 3. Inter Mediolan, na 2. Milik i Zieliński, na 1. Szczęsny. Polska Serie A. Słuchajcie, na sam koniec piątkowy wywiad, no bo oczywiście, pewnie widzieliście wszędzie te filmiki z Tiziano Crudellim, tym dziarskim staruszkiem, który szaleje w studiu po golach Krzysztofa Piątka, 79-letnim no, dziennikarzem od lat piszącym o Serie A, ale który jest jednocześnie kibicem Milanu. Zobaczcie, że właśnie dzięki z jednej strony Zibi Boniek pomógł zdobyć do niego telefon i Marcin Długosz, dziennikarz acmilan.com.pl, zadzwonił do niego, zrobił dla przeglądu sportowego wywiad z Tiziano Crudellim.
uroczym panem, który oprócz tego, że no, tak się zachowuje w studiu, no to ma też bardzo cenne opinie, ciekawe. Słuchajcie, no, on twierdzi, że Piątek robi wszystko dobrze, świetnie gra głową, ma technikę, umiejętnie porusza się po boisku, jest skuteczny, zawsze znajduje sobie miejsce w polu karnym i mówi tak. Szczerze mówiąc, jesteśmy zaskoczeni. Myśleliśmy, że mamy dobrego zawodnika. Tymczasem teraz jesteśmy przekonani, że to potencjalny mistrz. Wszędzie, gdzie grał, pokazywał niesamowity potencjał. Mówi tutaj oczywiście o jego cechach, o tym, broni tych porównań do największych legend Milanu, do Jana Dalla Tomasona, bo tak powiedział Gennaro Gattuso. On mówi, można powiedzieć również, że przypomina Szewczenkę. To zawodnik kompletny i właśnie to robi największe wrażenie. On wszystko robi dobrze, świetnie gra głową, ma technikę, umiejętnie porusza się po boisku, jest skuteczny i zawsze znajduje sobie miejsce w polu karnym rywala, potrafi wyjść do prostopadłej piłki, gra dla drużyny i nie ma w nim żadnego egoizmu. I na koniec tylko jeszcze ciekawe pod rozwagę dla Was, bo no oczywiście wielu też w Polsce i mnie też dziwi no, takie zachowanie dziennikarza w studiu, pio. I on, słuchajcie, mówi tutaj też o tym swoim stylu, o tej swojej technice. I co mówi? I co Wy na to? Jestem ciekaw, co napiszecie w komentarzach. Taką mam naturę i zawsze taki byłem. To żadna nowość. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja zawsze podskakiwałem i cieszyłem się z goli w taki sposób. Jestem komentatorem przez całe życie. Wielu ludzi wychodzi z błędnego założenia, że komentator kibic nie może być obiektywny. Ja nigdy nie zmieniłem swojej postawy, zawsze byłem tą samą osobą. Kiedy idziesz do telewizji, nie możesz nagle udawać kogoś innego. Po wielu latach w tym zawodzie ludzie potrafią wyczuć, czy naprawdę jesteś wielkim pasjonatem, czy tylko udajesz. Dużo osób ceni mnie właśnie za spontaniczność. Co Wy na to, pasjonaci, bo przecież Wy też nimi jesteście, czy jednak razi Was, gdy komentator aż tak bardzo deklaruje, że jest po stronie innej drużyny i tak bardzo cieszą gole? Ja osobiście uważałem, że to jest dopuszczalne tylko w przypadku reprezentacji Polski, czy reprezentacji Włoch, tak, tutaj, ale reprezentacji Polski. Natomiast raziłoby mnie to, no, gdyby za chwilę mecz Legia-Lech i komentatorzy manifestowali w takim meczu przywiązanie do tego czy innego klubu. Ale może Wy uważacie inaczej, może uważacie jak Tiziano Crudelli. Ciekaw jestem Waszej opinii. Ciekaw jestem Waszej opinii, kiedy Piątek się w końcu zatrzyma. W najbliższy wtorek mecz z Lazio w Coppa Italia. W najbliższą sobotę mecz z Sassuolo na San Siro. Więc będzie o czym rozmawiać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subiki, które przybiliście i widzimy się już niedługo. Ciao!